Witam wszystkich, proszę Państwa, które jest z kolei już robimy spotkanie działaczy partii Akcja za Regionem Emerytów i Rencistów. W tej chwili na Pomorskim. Mieliśmy takie spotkanie w Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Szklarskiej, kolejne nawet. Dzisiaj robimy te. Serdecznie witam Agnieszkę i witam Eugenia, których znacie. Nie? Mieliśmy dzisiaj na spotkanie swojego związku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. No i tak się przysłuchiwaliśmy razem z Agnieszką temu spotkaniu. I było przykro słuchać tego, co się tam działo. Dlatego, że właściwie była... Nie, ale to wszyscy słyszą, nie? To nie potrzeba mikrofonu też na ten. Jak jest, to jest... Trzeba używać. Lepiej wyraźnie słyszę. No właśnie, myślę, że emeryci renciści są zagubieni po prostu, nie wiedzą co robić, tak? Ciągle proponuje się im jakieś rozwiązania, które nic nie dają, tak? Przede mną też był kolega, który mówi, że ma postać jakiś parlament emerytów, tak? Parlament tam dzieci, młodzieży albo jeszcze czegoś, nie? Czyli traktują nas jak nie wiadomo właściwie jak to. Ale najgorsze, że taka osoba namawia innych emerytów, którzy nie rozumieją po prostu o co gramy i w czym chodzimy. Ja tutaj zabrałem głos, no i mówiłem o tym, co jest istotne. My musimy mieć władzę. Jest nas prawie 10 milionów, tak? 9 milionów 700 tysięcy emerytów, rencistów, inwalidów i tak dalej. Nasi analitycy wyliczyli, że wystarczyłoby, gdyby 1,5 miliona z tej grupy społecznej głosowało na nas, to w ten czas ani jedna, ani druga grupa nie może rządzić, nie? Ani PiS, ani PO. 1,5 miliona. To nie jest dużo na 10 milionów, prawda? Tylko musimy przekonać. I teraz drugie, no bo też się tak mówi, dobra, no znowu staruchy do władzy, albo jeszcze gdzieś tam, nie, bo to tak się opowiada. My mamy być w parlamencie. My mamy uchwalać, to tak jest w porządnych krajach, gdzieś w Japonii, w Chinach, jeszcze gdzieś są rady starsze, czyli zasiadają ludzie patriotyczni, bo emeryci i emeryci zawsze byli patriotyczni, mądrzy, doświadczeni, którzy przeszli wiele rzeczy, rozumieją, co się wkoło nich dzieje. I w parlamencie powinny zapadać, czy uchwalać różne ustawy, które by z kolei realizowali właśnie młodzi, nie? To młodzi powinni być ministrami, prezesami spółek i tak dalej. Oczywiście trzeba przywrócić konkursy, służbę cywilną, tak? Bo to zostało zaniechane. Jak wiecie, PSL wypisał teraz 365 nazwisk pociotków różnych, którzy z PiS-u zajmują takie czy inne stanowiska. No ale jak to i PSL byli u władzy, to było to samo. To przecież było to samo i ale jeszcze więcej, nie? To jest taka sytuacja, nie? My nie potrzebujemy już żadnych stanowisk. Myśmy już te stanowiska mieli. My jesteśmy potrzebni, żeby uchwalać dobre, prawda, ustawy. No tutaj zadaje się pytanie, też się zadawało, czy wybory będą wcześniej. Ja uważam, że nie będą wcześniej, nie? Że to się nie uda, że wybory będą w normalnym terminie. Czyli przeszło 2 lata, a to wynika właśnie z tego, że przecież wszystko jest obsadzone, spółki, inne rzeczy, kasa idzie. To kto dzisiaj odda władzę? To jest niemożliwe. Chyba, żeby się pokłócili. Ale sytuacja jest taka, że dzisiaj PiS ma i podają tam 29 do 32-33%, a żeby samodzielnie rządzić, to potrzeba 44%, wiecie, plus minus, prawda, w zależności od sytuacji na tym. Natomiast jeżeli chodzi o całą tą opozycję, no to jak widzicie, no lewacy znowu się rzucą, nie? Tam o jakieś stanowiska, czy o coś się otworzyć, czy się wychodzi i tak dalej. Czyli ta cała scena polityczna jest rozwalona. PSL pogubił się zupełnie 2-3%. Myśmy zresztą wcześniej proponowali PSL-owi, żeby z nami szli, nie? Pod szyldem Akcja za Regionem Emerytów Rencistów, dlatego że PSL po prostu jest przegraną partią, tym bardziej, że PO i PSL wspólnie przecież uchwalali wiek, podwyższali do emerytury, okradli nas z około prawie 200 miliardów złotych, jeżeli chodzi o OFE, tak? No ale PiS robi to samo, bo w tej chwili chcą
15% kluczowe, czy od reszty funduszów, które zostały w OFE. Czyli też pieniądze już pobrać, zanim w ogóle emerytom i rencistom wypłacą te pieniądze. Teraz, proszę Państwa, dzielność ciągle. Bo zobaczcie, mówią, że będzie teraz 30 tysięcy zwolni, tak? 30 tysięcy, czyli ci, którzy mają emerytury 2,5 tysiąca, to nie będą płacić podatku. Bo jedna jest uwaga, proszę? 2600 to już będą płacić. Tak, natomiast i to dotyczy niby 60-65%. Ci wszyscy, którzy ciężko pracowali, pracowali tam nie wiem, 40 lat czy więcej, mają większą emeryturę, no to na tym stracą. Ale teraz nawet ci, którzy mają te 2,5 tysiąca i będą zwolnieni, prawda, no to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zyskają, nic nie zyskają, bo inflacja jest 5% faktyczna, na podstawowe artykuły i tak dalej wynosi nawet 15%, jeżeli chodzi o emerytów, rencistów i tak dalej. Proszę Państwa, no sami wiecie, bo ci mądrzy wiedzą, nie, że 32 lata nasz władza obojętnie się zmieniała. Ci sami zresztą, te same cztery partie po okrągło stołowe, bo tak to trzeba powiedzieć, rządzą i to rządzą na zmianę. Nie robią sobie żadnych szybów. My nie jesteśmy związani z żadną partią. My jesteśmy związani z emerytami, rencistami. To nas interesuje i mamy program na emerytów rencistów. Zresztą będę na ten temat mówić, chyba żebyście chcieli, bo jest na naszych stronach. Jest bardzo ciekawy program, między innymi emerytura bez podatku. Teraz znowu Morawiecki zapowiada emerytury stażowe, ale są takie warunki, nie wiem czy czytaliście, że z tych emerytów stażowych to właściwie nie wiem czy jedna czy dwie osoby w ogóle dostaną tę emeryturę, tak? Bo już tam się nie wlicza ani liceum, ani studiów, ani innych rzeczy, no trzeba by to wszystko powymienić. Czyli proszę Państwa, ja właśnie mówiłem na spotkaniu tutaj u Genia. Ja zapłaciłem za śmieci za rok, bo rok nie płaciłem, bo nie miałem czasu, 1760 zł od lipca do lipca. A dają nam niby 13, czy oczywiście nie jeszcze na to, 880 zł. To na śmieci nie wystarczy. Tak? Czyli nawet na śmieci. Śmieci kosztują dwa razy tyle, co oni tutaj dają. Nie mówiąc teraz o sprawie służby zdrowia, tak? Bo ta służba zdrowia dalej nie jest otwarta, dalej część to ma układy, to się dostanie, a część musi chodzić do prywatnej służby zdrowia. Dla emerytów jest wiele do zrobienia, bo na przykład, bo cały czas na ten temat mówimy, ogródki działkowe. Wielu emerytów ma ogródki działkowe i te działkowe zabierają pod budownictwo różne. A oni powinni po prostu je zasiedzić, tylko trzeba skrócić, bo prawo mówi 20 albo 30 lat, nie bierze zasiedzenie. Ale ty lubi skrócony, nie wiem, do 10 lat, jak ktoś ma rok i powinien zostać właścicielem. Teraz jak ktoś chce wykupić, no to niech ten emeryt te pieniądze ma, nie? A nie jakaś obca osoba. I też na ten temat mówimy, że trzeba by coś z tym zrobić. No, proszę Państwa, no przykładowo prosta rzecz. Babcia wychowuje wnuczkę czy wnuka, nie dostaje żadnych pieniędzy. Przedszkole prywatne czy inne, czy państwo dostaje dopłatę. No to jeżeli nie można dostać przedszkola, to ta babcia powinna te pieniądze dostać, nie? No to jest zrozumiałe. I tak bym wymieniał tutaj, bo mamy w tym programie 15 najróżniejszych punktów, nie mówiąc o tym, że ci, co przechodzą na emeryturę, mogliby zagospodarowywać na przykład nieużytki. Za darmo dostać, nie wiem, 500 metrów działki, też takiego właśnie RODO, gdzie by sobie tam uprawiali ziemię i tak dalej, ekologicznie. Następna sprawa, która jest bardzo ważna i którą my mamy w programie, proszę Państwa, to jest sprawa naprawienia relacji między obywatelem a państwem. No dzisiaj to można pisać na werdyczu, nie? Dzisiaj ludzie czekają, żeby załatwić ich sprawę w sądach, to już tam w ogóle latami, ale jeżeli chodzi o urzędy i tak dalej, to też to trwa wszystko miesiącami. Do urzędu dostać się nie można. To co mówiłem, telefon 39, jesteś w kolejce, prawda, i się czeka. I to jest makabra. To co się dzieje, oni przewrócili ten kraj do góry nogami. Po prostu do góry nogami. I wszystko wymaga naprawy. Każda jedna sprawa, którą byście
nie wzięli do ręki do tej naprawy wymagań. Ci wszyscy rzecznicy przecież, to powinno się wszystko ich zgonić razem. My proponujemy Biuro Interwencji Państwa. I proszę bardzo, jeżeli obywatel ma jakiś problem, to on musi być od początku do końca załatwiony. Jeżeli jest winny urzędnik, to dwóch jedzie, prawda, do burmistrza czy innego. Tu jest kapelusz, tu jest pal, to do wizyny. Nie ma się. Komisarz jest, nie wolno łamać prawa. Co się u nas dzieje? U nas nie ma w ogóle prawa. Żadnego prawa nie ma. Nikt nie przestrzega żadnego prawa. Oni by chcieli, żebyśmy obywatele przestrzegali prawo, tak? No ale przede wszystkim nie przestrzega tego prawa państwo, tak? Państwo, na każdym kroku. I można było to widzieć chociażby w sprawie tej niby całej epidemii, która zresztą jest przekrętem wszechczasów, też przekrętem wszechczasów. I to już się wypowiadają tysiące lekarzy, noblistów, innych i tak dalej, że to się tak szybko nie skończy, chyba że, nie wiem, moim zdaniem, chyba że ludzie wyjdą na ulicę. Tak. I to na całym świecie, bo to dotyczy finansjery całego świata, nie żydowskiej zresztą finansjery. My musimy patrzeć na temat Polski, nie? I tu dbać o Polskę. Ja uważam tak, że jeżeli ci idioci z tego rządu by chcieli wprowadzić na przykład przymusowe szczepienia, to w ten czas ludzie pewnie wyjdą masowo, nie tam, że 10 tysięcy, tylko milion. Musi być tak. Milion po prostu ich znieść. Bo prawo na dzisiaj i norymberskie, i ONZ-u, i nasza konstytucja i tak dalej zabrania, tak, przymusu w eksperymentach medycznych, bo to jest przecież eksperyment medyczny, tak, co pisze wyraźnie na metce danej szczepionki. Jak ktoś umie czytać, to nie może przeczytać. Ale proszę Państwa, to łamanie prawa jest w najróżniejszy sposób, prawda? My nawet nie wiemy, nie? Nikt już nie patrzy, jaka ustawa, jaka konstytucja, to wszystko zeszło na dół, na poziomy samorządów, czyli burmistrzów, tam jakichś wojewodów innych i tak dalej. Tak nie może być. Trzeba przywrócić to. Kto to ma zrobić, powiedzcie? Czy zrobi to młodzież? Młodzież dzisiaj, no ja nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście nie można generalizować, ale dzisiaj jak się da młodzieży tablet, tam telefon, komórkę, to on już jest zadowolony. Musimy jeszcze raz my, emeryci, renciści, ludzie dobrej woli, ale i również młodzi, bo im trzeba obiecać właśnie, że oni, jeżeli się znają i wszystko z jednej partii będą zajmować kluczowe stanowiska w państwie, jeżeli wygrają konkursy, przywrócimy służbę cywilną. Czyli tutaj musimy zachować to, tą jedność międzypokoleniową, prawda? Że to nie tylko my osoby myślimy, ale myślimy dużo szerzej. Oczywiście w programie mamy to na naszej stronie, możecie Państwo wejść, bo mamy również sprawy gospodarcze, no i przede wszystkim służby zdrowia, bo służba zdrowia leży, kompletnie leży. Teraz kombinują, prawda, 9% składki na zdrowotne, ale nie można odpisać od kosztów. Więc znowu, jak się policzy, to znowu wszyscy na tym stracą. Oni po prostu robią PR sobie i ogłupiają ludzi. Ogłupiają po prostu ludzi. Zmienić tylko możemy to. Tylko teraz jest sprawa taka, bo emeryci też są podzieleni, tak? To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, bo ja czytam różne wypowiedzi na interi, prawda? A komu, a taki, a inny, prawda? Nie, nas zresztą też wyzywają, że u nas niby są jakieś komuchy. Są komuchy, a czemu nie? Są moherowcy, komuchy, solidaruchy i inni są, tak? Ale my musimy doprowadzić do jedności, bo mamy ten sam program i te same możliwości, czyli musimy tłumaczyć tym medytom, że nie możemy między sobą prowadzić walki, bo oni tylko na to czekają, żebyśmy prowadzili walkę między sobą i zajmowali się sobą. Na to nie można pozwolić. Następna sprawa też jest istotna, prawda? A mianowicie taka, że pozbawili części emerytur pracowników, nawet tym bibliotekarkom jakimś tam, jakimś zwykłym pracownikom innym. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej, tak? I nie można cofać prawa wstecz. To jest wszystko prawo i prawo jest ciągle łamane, ciągle
łamią, bezczelnie łamią to prawo. Nie? Czyli proszę Państwa, nie może być takiej sytuacji, żeby jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli ktoś zawinił, tak, tam za komuny, jak oni gadają, tak, no to są sądy, no to trzeba do sądu, proszę bardzo, wydać wyrok, a nie można komuś zabierać kasy, która mu się należała i zgodnie z prawem należała się, tak? My też spotykamy się z różnymi emerytami, rencistami, również i służb mundurowych, prawda, tych, którzy jest ich około 400 tysięcy. Oczywiście, że sprawa tego, że pozbawiono części emerytury, nie dotyczy wszystkich. Ci ludzie już, którzy tam kiedyś pracowali, nie wiem, jak to się nazywa, SB czy UB, czy jeszcze co? SB. No, to oni przecież już mają, jak on miał 50 lat, 32, to na 86, oni już poumierali, zostały jednostki. Nie? A z tego się robi po prostu jakiś taki PR, prawda, jakby to miało dotyczyć całej 10-milionowej grupy, co jest przecież nieprawda. Także proszę Państwa, my mamy do zrealizowania w tym kraju naprawdę dużo spraw. My walczymy z odkrytą przyłbicą. My mamy program. Proszę mi pokazać, która partia ma program. My mamy całe 15 punktów dla emerytów, mamy dla służby zdrowia też wielokrotnie, bo no ja miałem szpitale Korbita, no to się na tym znam, tak? I mamy zapisane te wszystkie centra medyczne, prawda, kliniki i tak dalej, to one powinny być rozliczane przez budżet państwa. Natomiast reszta tych wszystkich szpitali powiatowych i tak dalej, które powinny zabezpieczyć sprawy służby zdrowia na danej powiecie, no to w ten czas one mogłyby być rozliczane w ramach tam, nie wiem, narodowych.